89 FM. Akademickie Radio Centrum. Magazyn radiowy w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Witają serdecznie Andrzej Blachaczek przed mikrofonem i Robert Szwajca po drugiej stronie szyby. Gość dzisiejszego wydania to jego magnificencja, profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Witam serdecznie, panie rektorze. Witam panów, witam wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Proszę wybaczyć ton głosu, ale dopadła mnie lekka jesienna infekcja. Tym bardziej dziękuję, że tradycji i radiowej, i akademickiej stało się zadość. Inaugurujemy ten rok akademicki długą, obszerną rozmową z magnificencją rektorem i tradycyjnie na żywo. Wiem, że czas jest trudny, mnóstwo wyjazdów, mnóstwo spotkań, mnóstwo tematów, które są poruszane, załatwiane. No, można powiedzieć, że pan rektor praktycznie z marszu do naszego studia, bo jeśli mam dobre informacje, to jeszcze kilkanaście godzin temu był pan poza granicami kraju. Tak, tak. Wróciłem wczoraj wieczorem o 23:00 do domu, ale to jest też i mój obowiązek, moja praca, byśmy jako Politechnika byli rozpoznawalni poza granicami kraju, abyśmy byli partnerem, który będzie współpracował z kolegami z innych uczelni, abyśmy budowali przyszłość Politechniki tu na miejscu, oczywiście we współpracy z uczelniami polskimi, tu na miejscu wewnętrznie, ale też musimy próbować nawiązywać kontakty zagraniczne, więc taka jest i moja rola. A więc właśnie, na gorąco, po tych bardzo ważnych spotkaniach, ja przy okazji pozwolę sobie jeszcze skierować słowa podziękowania dla pani Anny Wdowik z biura rektora, dzięki której to spotkanie dzisiaj było możliwe, bo też dokładała starań, żeby nie było kolizji z różnymi terminami, spotkaniami, żeby w październiku, zgodnie z tradycją, udało nam się porozmawiać. Panie rektorze, za nami 73. już inauguracja roku akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, więc w pierwszych słowach zapytam, w jakiej formie, w jakiej kondycji przystępuje Politechnika Rzeszowska do tego kolejnego roku akademickiego? Jaka jest aktualna sytuacja uczelni? No, myślę, że forma i kondycja uczelni jest niezła. Zawsze mierzy się formę i kondycję uczelni stanem finansów. I oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w zakresie finansów publicznych szkolnictwo wyższe i nauka są bardzo niedofinansowane. Niemniej jednak staramy się oczywiście działać oszczędnie, ale z drugiej też strony inwestować, tak abyśmy się rozwijali dla przyszłych pokoleń. Ja mówiłem wielokrotnie, że ludzie zarządzają uczelnią przez jakiś czas i muszą wypracowywać pewne rozwiązania dla tych, którzy będą nią zarządzać kiedyś, za 10, 12, 15 lat, więc sądzę, że w wielu elementach funkcjonowania uczelnia działa dobrze, a tam, gdzie czasem pojawiają się jakieś problemy, a w takim wielkim organizmie jak nasz, zawsze jakie się pojawiają, staramy się działać aktywnie i próbować te problemy rozwiązywać. Jeżeli patrzymy wstecz na poprzednie lata akademickie, no to faktycznie były obarczone dużymi problemami, wielkim ryzykiem. Była pandemia, która nas przestawiła, jeśli chodzi o cykl nauczania. Nawet na tej naszej radiowej antenie pan rektor miał później obawy, jak z powrotem przekonać młodzież licealną, maturzystów, żeby podejmowali wysiłek kształcenia się w bardzo dobrej, renomowanej uczelni. To za nami, tych obaw już nie mamy. Nabór był doskonały, ilość kandydatów przeszła najśmielsze oczekiwania, więc widać to odblokowanie po okresie pandemii. Widać również, że jeżeli chodzi o zainteresowanie samą uczelnią, było ono tak duże, że nawet ten kryzys gospodarczy, te zawirowania związane z wojną na Ukrainie nie wpłynęły w sposób istotny czy znaczący na właśnie pozyskiwanie nowych studentów i kształcenie ich na wielu, wielu specjalnościach i kierunkach. Tak, rzeczywiście. Przez pierwsze dwa lata obecnej kadencji zmuszeni byliśmy prowadzić kształcenie w formie zdalnej bądź hybrydowej. Zresztą na tle innych uczelni byliśmy i tak bardzo dobrze zorganizowani w tym sensie, że mieliśmy bardzo niewiele zajęć zdalnych. Z tego wyciągamy wnioski, pozostawiamy część zajęć zdalnych na studiach niestacjonarnych na przykład i staramy się rozwijać no tak, aby ta oferta nasza była ofertą atrakcyjną, ale też rozpowszechnioną. I tu muszę podziękować wszystkim pracownikom uczelni, zarówno z administracji, jak i nauczycielom akademickim, którzy
w ciągu ostatniego roku wykonali olbrzymią pracę, jeżeli chodzi o promocję oferty kształcenia Politechniki Rzeszowskiej w wielu obszarach. Czy to w uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, czy to w wyjazdach do szkół, czy to przyjmowaniu i organizowaniu wydarzeń u nas na miejscu. Zaangażowanych w to było setki naszych pracowników i sądzę, że przyniosło to dosyć dobry rezultat. Jesteśmy zadowoleni z rekrutacji, choć nie wszędzie, bo jednak ciągle istnieją obszary, gdzie młodzież nie chce studiować, nie chce podejmować studiów. Jest to o tyle dziwne, że są to obszary, które, na które jest zapotrzebowanie. Nawiasem mówiąc, zapotrzebowanie na inżynierów jest olbrzymie i nawet pensje, które są wypłacane dla pierwszorocznych inżynierów w pracach, są już naprawdę na przyzwoitym poziomie, stąd też warto być inżynierem. Warto być inżynierem i jeżeli mówimy o tym ciężkim, trudnym okresie, przez który uczelnia przechodziła, to warto wspomnieć, a wiemy to również z naszych antenowych rozmów z dziekanami, czy chociażby z kanclerzem uczelni, że nie był to okres stracony. Tutaj mnóstwo rzeczy udało się zrealizować. Kanclerz wspominał mnóstwo remontów, inwestycji, tych rzeczy, które udało się robić właśnie dlatego, że nie było studentów, bo była możliwość, żeby pewne prace przyspieszyć, pewne prace wykonać, było je łatwiej przeprowadzić. To uczelnia zrobiła. A jeżeli chodzi o kształcenie, każdy prodziekan do spraw kształcenia z każdego wydziału podkreślał, mamy mnóstwo opracowań, mnóstwo prezentacji, mnóstwo materiałów, które będzie można przez następne lata wykorzystywać dla potrzeb wykładów, dla potrzeb kształcenia studentów, więc siłą rzeczy te materiały wtedy musiały powstać. To była taka dodatkowa mobilizacja, dodatkowy wysiłek pracy dla nauczycieli akademickich, ale oni teraz te narzędzia mają w swoich rękach, panie rektorze. Tak jest, oczywiście. I to była olbrzymia praca, którą należało wykonać zarówno na wydziałach, jak i w działach zajmujących się kształceniem na uczelni, aby przygotować właściwe procedury, abyśmy później nie mieli zakwestionowanych elementów kształcenia, które mimo wszystko powinny być, mimo jakichś epizodycznych przepisów, być zgodne z pewnymi standardami, a nawet ze zwyczajami akademickimi, bo nie ma usprawiedliwienia tylko dlatego, że ktoś studiował w okresie COVID-u. My mu musimy dać wiedzę. Stąd też te procedury zostały opracowane i wiele z nich ciągle wykorzystujemy. Chciałbym tu podkreślić znakomitą współpracę z samorządem studenckim, który wspierał nas zawsze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tamtym trudnym okresie pierwszych, no w zasadzie dwóch lat kadencji władz uczelni. Siłą rzeczy również trzeba było postawić na informatyzację, bardzo szeroko pojętą, no i to jest też krok milowy do przodu, bo uczelnia też zyskała na inwestycjach, na różnego rodzaju zmianach, które siłą rzeczy musiały być bardzo szybko wprowadzane, ale teraz te narzędzia uczelnia po prostu ma w swoich rękach. Tak jest, na informatyzację, na rozbudowę narzędzi informatycznych, ale także dostępu do sieci wydaliśmy w ciągu tych dwóch lat, myślę, że ponad 20 milionów, z czego około 12 to była dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na budowę serwerowni, ale cała reszta musiała zostać wypracowana przez nas. W bardzo wielu miejscach rozbudowujemy EduROM. Oczywiście nie da się pokryć całego obszaru uczelni EduROMem bardzo szybko. Niektórzy mówią nawet, że nie jest to konieczne, bo w najbardziej prestiżowych uczelniach też to tak nie jest, ale chcemy po prostu tam, gdzie student ma możliwość dostępu do EduROM, aby student tam ten dostęp miał, bo pamiętajmy, że my musimy też zmieniać techniki kształcenia, trochę jednak zacząć pracować z narzędziami informatycznymi na wszystkich kierunkach studiów, więc to jest też inwestycja w przyszłość. Powolna może, ale może nie, ale na pewno kosztowna, ale od tego zwrotu nie ma. Więc na pewno nie był to okres stracony, bo widzimy, że wiele rzeczy udało się zrealizować, one będą procentowały w najbliższych latach. Natomiast wracając do 73. inauguracji, to co i pan rektor, i wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowi podkreślają, bezcenny jest właśnie ten kontakt mistrz-uczeń, kontakt studenta z wykładowcą, więc cieszymy się niezmiernie, że mamy ten czas za sobą, że tak, uczelnia może kształcić według własnych wymogów, według własnej wizji kształcenia. Tak, to jest dla nas bardzo istotne, ale musimy zmieniać formy, dlatego też cieszę się, że wielu kolegów i koleżanek z wydziałów zainicjowało
działanie, cykl spotkań dydaktyczne czwartki, gdzie wymieniają się doświadczeniami. Cieszę się z programów ministerialnych dydaktycznych, które pozyskaliśmy. Myślę, że to jest rzecz, która musi powoli, albo nawet bardziej niż powoli, na uczelni się zmieniać. I nawet myślę, że ten sukces rekrutacyjny może być efektem też tego, że mówimy o tym, że próbujemy wychodzić do młodzieży z nowymi narzędziami, bo młodzież, która się pojawia i pojawiać będzie za chwilę, będzie oczekiwać od nas czegoś innego niż to, co było 10, 15, a może nawet i 5 lat temu. Ta kadencja to czas trudny. Momentami jest to trochę wróżenie z fusów, bo nie wiemy, jaka sytuacja będzie za miesiąc, za trzy. Już mówi się o różnego rodzaju sytuacji związanej z ekonomią, prawda? O podwyżkach źródeł energii, o kolejnych obciążeniach, które nie wiadomo, jak będą wyglądały w styczniu, w marcu, więc tutaj ta wizja oczywiście musi być, ale cały czas z tyłu głowy musi być plan B i plan C, żeby reagować na to wszystko, co jest wielką niewiadomą. Ja funkcjonuję na Politechnice Rzeszowskiej od 32 lat. Jako student, pracownik i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek czasy były łatwe. Czasy w każdym momencie stawiają przed studentami, nauczycielami akademickimi, profesorami, kadrą zarządzającą uczelnią jakieś wyzwania. I naszym zadaniem jest rozwiązywać te problemy. COVID, wojna na Ukrainie, problemy ekonomiczne, to po prostu niezależne od nas sytuacje, z którymi my nie możemy dyskutować, tylko próbować rozwiązywać te problemy według najlepszych naszych możliwości, wiedzy i kompetencji. Stąd też ja nie narzekam, że wojna, no to prawda, no to w takim razie dzisiaj nic nie robię, tylko wszyscy, cała kadra zarządza, dziekani, kierownicy katedr, zakładów, pracownicy, studenci, administracja, dział gospodarczy, każdy robi swoje. I tym wszystkim ludziom bardzo dziękuję. W takim razie, panie rektorze, pytamy o plany, zamierzenia, oczekiwania związane z tym najbliższym rokiem akademickim 2023-2024. Chcemy pewnej stabilizacji, jeżeli chodzi o kształcenie w sensie ilościowym, bo wiadomo, mówię o tym, że jakościowo chcemy się zmieniać, techniki kształcenia i tak dalej. Chcemy pewnej stabilizacji, jeżeli chodzi o liczbę studentów, bo od tego zależy finansowanie uczelni. I my nie potrzebujemy już 18 tysięcy studentów, tak jak było to lat temu 10-12. Ten poziom 11-12 tysięcy, który mamy teraz, jest poziomem wystarczającym i wydaje się, że dla gospodarki również jest to taka liczba inżynierów, którą gospodarka wchłonie. Oczywiście powtórzę, mamy kierunki kształcenia, gdzie jest pewien problem, gdzie mamy zbyt mało tych kandydatów i za chwilę gospodarka okoliczna zderzy się, że nie będzie kto miał zastąpić inżyniera chemika, który odejdzie na emeryturę. I tutaj państwo musi uruchomić pewne działania. Dlatego też wspólnie z kolegami rektorami z Komisji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych podejmujemy pewne działania, aby pokazać Rzeczpospolitej te obszary, gdzie jest kryzys, bo nie tylko u nas jest kryzys w tych obszarach. Także na innych uczelniach i gospodarka będzie generalnie miała problem, bo gospodarka to zasób wszystkich zawodów, wszystkich umiejętności, wszystkich kompetencji. To jest tak jak, prawda, samochód, który składa się, nie wiem, zaraz koledzy z transportu, inżynierii transportu mnie poprawią, ale pewnie kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy części bez kierownicy nie pojedzie, a jak pojedzie, to nie tam, gdzie powinien. A więc właśnie, jeżeli mówimy o tych sytuacjach kryzysowych, o sytuacjach, które wymagają wyzwań, panie rektorze, to trzeba powiedzieć o głębokiej zapaści, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe w kwestii dofinansowania badań naukowych, pracowników dydaktycznych. Te finanse wymagają pilnej, drastycznej reformy. Mówił o tym magnificencja rektor podczas wystąpienia inauguracyjnego. Parę dni wcześniej mówiono również o tym na Uniwersytecie Rzeszowskim. U nas w czasie rozmów radiowych dziekani podkreślają, do jakiej rangi urasta problem, że zaczyna brakować asystentów,
adiunktów. Więc z jednej strony brakuje pieniędzy na naukę jako taką, na rozwój. Uczelnia musi sama wyszukiwać różnego rodzaju projekty, pozyskiwać środki, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Ale z drugiej strony są sytuacje, na które uczelnia nie ma wpływu. Jeżeli młody człowiek, który jest inżynierem, a tak jak pan rektor powiedział, zapotrzebowanie na inżynierów jest ogromne, jeżeli on z pierwszej lepszej firmy dostanie propozycję 2-3-krotnie wyższego wynagrodzenia niż jest mu w stanie zaproponować rektor uczelni, no to on się nie zastanawia. On wybiera to miejsce, z którego napłynęła najlepsza oferta. No niestety nie zastanawia się, oczywiście nie ma się co dziwić, bo może ludzie pracują dla idei choćby po części, ale większość pracuje po to, żeby utrzymać siebie, swoją rodzinę. Wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym, w nauce są na poziomie dramatycznym, nie tylko jeżeli chodzi o wynagrodzenia kadry nauczycieli, ale szczególnie administracji, bo to są ludzie, którzy pracują po 20-30 lat tutaj i mają wynagrodzenie bliskie płacy minimalnej. Asystent młody ma wynagrodzenie o 300 zł wyższe od płacy minimalnej. I to nie znaczy, że rektor nie dał, bo ja powtórzę to i proszę tego nie odbierać jako jakieś tam przechwałki, ale my z własnych pieniędzy przekazaliśmy w ciągu tych 3 lat na podwyżki wynagrodzeń w różnych grupach ponad 5 milionów, które mogliśmy, nie wiem, zainwestować w zakup aparatury, w remont i tak dalej, ale no trzeba starać się inwestować w ludzi. To są, wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie zrobili tego ruchu, ta sytuacja byłaby jeszcze gorsza. W tym momencie w ustawie budżetowej mamy zapisane 12,3% wzrostu wynagrodzenia, ale mówi się, powiedzmy, grupa partii, która w sumie po policzeniu liczby posłów posiada największą liczbę posłów w Sejmie, twierdzi, że wynagrodzenia dla nauczycieli, więc ja rozumiem również nauczycieli akademickich, wzrosną 30%, a wynagrodzenia generalnie w budżetówce o 20%. Ale to i tak nie będą oszałamiające kwoty. Niemniej jednak jest to znaczy, trochę lepiej. Procenty robią wrażenie, panie rektorze, ale jeżeli mówiliśmy o tych 12, wcześniej było jeszcze 7, prawda, bo też nie od razu to 12 było, więc a inflacja doszła momentami do tych właśnie 20%. Nie, no, więc to jest wyrównanie poziomu inflacji tak naprawdę. To nawet nie jest wyrównanie to poziomu nawet nie jest inflacji. Tak. Nie. Więc my jakieś tam bardzo konkurencyjni nie będziemy, ale na pewno będzie lepiej. No wierzymy, że te 30% pojawi się na uczelni i będzie to zachęta do pracy. To bo no wiemy, jak to jest, jak się wraca do domu po ciężkim dniu. I na koncie jest tyle, ile jest i no, nie chciałbym tego rozwijać, bo to przecież o to chodzi, żeby straszyć naszych słuchaczy, ale też żeby uzmysłowić pewien problem, który ciągnie się od dłuższego czasu i za moment będzie po prostu za późno, żeby zareagować, bo już w tej chwili poszczególne wydziały i tutaj nawet nie patrzę na Politechnikę Rzeszowską, tylko na szkolnictwo wyższe w Polsce. Coraz częściej sięgają po emerytowanych profesorów, którzy prowadzą wykłady, którzy prowadzą zajęcia, bo brakuje kadry, albo kadra, która jest po prostu tak mocno przeciążona, albo dochodzi do tych kominów uczelnianych, gdzie już po prostu więcej zajęć fizycznie nie da się i nie ma możliwości prowadzić. Proszę państwa, my mamy opracowaną strategię uczelni, w której mamy mierzalne wskaźniki. Jeden wskaźnik jest bardzo smutny. W ciągu 2 lat liczba pracowników, nauczycieli akademickich poniżej 35 roku życia zmniejszyła się o 21 osób. I to oczywiście jest świadectwem tego, że wszyscy się starzejemy. Ale to nie tylko z powodów biologicznych, ale także ekonomicznych, bo widzę, ilu asystentów w ostatnich latach składa wypowiedzenie, bo otrzymuje lepszą ofertę i negocjacje z nimi nie dają rezultatów, bo nie jesteśmy w stanie ich przebić, bo musielibyśmy dać więcej niż zarabia profesor. I to nie jest tylko, podkreślę, nasza Politechniki Rzeszowskiej charakterystyczna dla nas sytuacja, tylko tak jest w całej Polsce, wiem, bo rozmawiam z kolegami rektorami na ten temat. No, od lat, panie rektorze, była taka praktyka, że najlepsi z najlepszych dostawali propozycje pozostania na uczelni, prowadzenia zajęć i następnie zadbania o to, żeby pojawił się doktorat, pojawiła się habilitacja, walczyliśmy później o tytuł profesora.
Natomiast w sytuacji, która zaistniała w ostatnich latach, a ona się pogłębia, może być ten model zupełnie odwrotny, że będą pozostawali ci, których po prostu przemysł i firmy nie będą chciały. No pomijam osoby ambitne, które, których marzeniem jest praca w uczelni. Tacy są głównie, tacy zostają. Pomijam osoby, które mają wsparcie rodziny, która mówi tak, realizuj swoją pasję, my ci pomożemy, więc takie osoby też będą, ale z pozostałych osób może pojawić się to grono niekoniecznie najlepszych z najlepszych, tylko tych, którzy nie znaleźli swojego miejsca w przemyśle i wtedy będą, aha, no skoro nie możemy tam, to jednak zostaniemy na uczelni i ta pensja nam odpowiada. I... Może być taka sytuacja, ale panie Andrzeju, nie narzekamy, patrzymy w przyszłość. Patrzymy w przyszłość. Budujemy przyszłość, zgodnie zresztą z hasłem Politechniki Rzeszowskiej. Więc panie rektorze, jak widzimy przyszłość w takim razie? Ja jestem optymistą, widzę pozytywnie. Widzę grupę znakomitych studentów, którzy działają w kołach studenckich, są niezwykle aktywni. Widzę, że oni posiadają trochę szersze umiejętności niż my, gdy ja byłem asystentem, posiadaliśmy, bo żyją w innym świecie, umówmy się. Więc oni są przyszłością naszej uczelni, oni będą ją za kilka lat budować. Ktoś z nich kiedyś tu, panie Andrzeju, pan będzie już wtedy siwym człowiekiem i będzie przeprowadzał z nim wywiad. I to jest nasza przyszłość. Studenci. Studenci. A jeżeli chodzi o studentów, no tutaj mamy się czym pochwalić. Ja nie wchodzę absolutnie w szczegóły, bo o tym zawsze opowiadają dziekani, zawsze chwalą się kołami naukowymi, organizacjami, no nawet tymi z górnej półki, o których wszyscy wiedzą, Łazik Marsjański, prawda, formuła student, ale jest mnóstwo kół naukowych, które robią mozolnie swoją taką pracę od podstaw. Oglądamy fantastyczne pokazy fizyczne, fantastyczne pokazy z chemii. No młodzież, która przyjeżdża w mury Politechniki, jest po prostu zachwycona tą ofertą i tymi możliwościami, jakie ma uczelnia. I to będziemy kontynuować, będziemy działać w tym kierunku. Druga kwestia to kwestia rozwoju naukowego. Staramy się stwarzać możliwości badań naukowych. Oczywiście głównym źródłem finansowania badań naukowych są zewnętrzne granty, których w ostatnich latach zbyt wiele nie ma, bo fundusze europejskie nie są uruchomione, ponieważ budżet Narodowego Centrum Nauki jest na stałym poziomie od lat, nie wiem, 5 czy 6, ponieważ NCBR-ze są problemy, o których każdy słyszał, więc to jest pewien problem. Ale my zwiększamy w ramach wewnętrznych środków pieniądze na naukę i one każdego roku są coraz większe. To są pieniądze na tak zwane utrzymanie potencjału, czyli no na to, abyśmy prowadzili badania w sensie takim na potrzeby publikacji i tak dalej, więc to są bardzo istotne, to są bardzo istotne pieniądze i ich jest na uczelni coraz więcej, bo w ramach budżetu tego typu środki wydzielamy, finansujemy, to był wzrost, mówiłem o tym w przemówieniu inauguracyjnym, z około 5,5 miliona w 21 roku do 12 w tym roku. Oczywiście też w tych pieniądzach jest wzrost kosztów szkoły doktorskiej, która stanowi istotny element, ale szkoła też jest ważna. Mamy tam 105 doktorantów znakomitych, którzy wierzę zasilą naszą kadrę naukową w przyszłości, w dużej części, no bo część z nich pracuje gdzieś już tam w biznesie. Ale druga rzecz, no granty mamy, 65 milionów w ostatnich latach. Mamy ciągle systematyczne zlecenia z otoczenia przemysłowego. To jest 10 milionów, ale możemy więcej, bo niestety problemem zawsze jest to, że dywersyfikacja jest taka, że są jednostki, obszary, gdzie tych zleceń jest sporo, a są jednostki, obszary, gdzie tych zleceń nie ma, bo być może część pracowników nie wierzy w swoje możliwości, być może jest zajęta kształceniem. To jest zawsze też problem, w jaki sposób pogodzić kształcenie, w jaki sposób pogodzić kształcenie z badaniami naukowymi. Ale dajemy sobie z tym radę. To też wypracowuje dla naszej uczelni pewne przychody. I użyję słowa, pani kwestor zawsze tak mówi, ratuje nasz budżet. Jeżeli mówimy, panie rektorze, o badaniach naukowych, to też warto zauważyć, że
od dłuższego czasu uczelnia bardzo mocno stawia na raz współpracę z przemysłem, dwa komercjalizację badań, bo jak podkreślają nawet pana współpracownicy, prorektorze uczelni, nie jest sztuką mieć potężną ilość różnego rodzaju wynalazków, sztuką jest przełożyć to na konkretne patenty, a jeszcze lepiej, jeżeli da się te wynalazki, te rozwiązania wdrożyć do przemysłu. To już jest po prostu ten sukces przez duże S i nad tym też cały sztab ludzi w Politechnice pracuje, żeby nie były to tylko czyste prace teoretyczne, prace naukowe, ale prace, które uzyskają i będą chronione patentem, pod którymi się będzie można podpisać, a później, daj Boże, zarabiać pieniądze, no i żeby można było te rozwiązania wdrażać właśnie w konkretne firmy, w konkretne rozwiązania techniczne. Prace teoretyczne i badania posowe też są potrzebne, to chcę podkreślić. Niemniej my jesteśmy Politechniką i u nas badania w zakresie wykorzystania są istotne. Jesteśmy siódmą polską uczelnią, jeżeli chodzi o liczbę patentów przyznanych, ale gdyby je podzielić na liczbę pracowników, to pewnie jesteśmy w pierwszej trójce. I staramy się wychodzić z naszymi patentami szeroko, bo celem patentowania nie jest opatentowanie, tylko celem patentowania jest zastrzeżenie wynalazku, tak aby można było na nim zarobić. Tak, to na tym polegał wynalazek zastrzeżenia rozwiązania w przeszłości i są znani Edison, Bell i tak dalej, którzy zrobili na tym majątek, a Tesla, który nie chciał zastrzegać, majątku nie zrobił. Została po nim tylko sława. Więc wierzę, że nasi koledzy będą próbować swoje projekty sprzedawać, a my jako uczelnia poprzez CTT będziemy pomagać, budujemy akademicki inkubator innowacji, który będzie funkcjonował na naszej uczelni i pomagał w tym zakresie. Bardzo uważam, że istotny element. I oczywiście my jako uczelnia mamy pewne swoje obszary, które są naszym wyróżnikiem. No powiedzmy obszar lotnictwa, to każdy wie, że Politechnika Rzeszowska jest liderem i firm przemysłu lotniczego mamy na naszej uczelni bardzo wiele i chcą jakby zachęcić do tego, podjąć z nimi współpracę, bo, ponieważ powiem tak, oni oczekują, że nasi absolwenci pójdą do nich do pracy. Liczbę miejsc pracy dla inżynierów przemysłu lotniczego w najbliższych latach szacujemy na kilkasetek w okolicy Rzeszowa, więc stąd też świetny wynik rekrutacyjny w kierunku lotnictwa i kosmonautyka. Ponad 300 osób zostało przyjętych. No troszkę mniej podjęło studia, no bo zawsze tak to wygląda. Niemniej to jest dobry biznes, ale jest ich bardzo wiele, bo przecież mamy potrzebę, wiemy ile się buduje, mamy S19, tunele, inżynierów budownictwa, trzeba bardzo wiele inżynierów, wielu komunalnych, elektryków, elektrotechników, o informatykach nie wspomnę, mówiłem o chemikach, którzy są niezwykle potrzebni, ale także przecież mamy Wydział Nauk Społecznych i też w związku z tym, że nasi studenci, nie wiem, kierunków nieinżynierskich mają kontakt z inżynierami, oni mają inne rozumienie później świata, jeżeli będą pracować. Oni są chętniej wybierani, zatrudniani, niż z całym szacunkiem, ja nie deprecjonuję, niż absolwent uczelni nietechnicznej. I to są... którzy to absolwenci uczelni nietechnicznych także są znakomici, znajdują sobie miejsce na rynku. Ale w biznesie, w przemyśle ci są chętniej zatrudniani. Takie mamy analizy. No to jest ten znak czasów, panie rektorze, bo jeżeli popatrzymy na pana ponad 30-letnią chociażby historię związaną z Politechniką Rzeszowską i popatrzylibyśmy na te pierwsze lata, to doskonale wiemy, że student, kiedy zbliżał się do 5 roku, bo były to jeszcze studia wtedy jednolite, to gdzieś tam koło 4 roku się zastanawiał, gdzie może pracować. Jak skończył studia, zaczynał szukać i to była taka normalna ścieżka zawodowa. Teraz te młode osoby już często na 3, na 4 to większość ma konkretne propozycje z firm, gdzie odbyli staże, gdzie odbyli praktyki. Firma sobie mogła poobserwować, kto jest dobry, kto będzie im odpowiadał. Ten młody człowiek też mógł sobie poobserwować jedną, drugą, trzecią firmę i zdecydować, że aha, to jest to środowisko pracy, które mi odpowiada, to jest firma, w której chciałbym pracować i te decyzje są podejmowane szybko, więc tutaj jest kolejka ustawiona po absolwenta, a nie absolwent szuka pracy. Tak, rynek jest dzisiaj inny.
jeszcze kilka lat temu miałem zapytania, czy mógłbym podpowiedzieć jakiegoś dobrego absolwenta. Dzisiaj mam zapytania, czy mógłbym podpowiedzieć jakiegoś absolwenta. Ale ja zawsze mówię, my mamy tylko dobrych absolwentów. Więc to jest rzecz, której należy się cieszyć i myślę, że będziemy się tu znajdować. Oczywiście musimy pewne bolączki próbować niwelować, ale to jest zadanie nas, którzy zarządzają uczelnią jeszcze do końca tego roku akademickiego. Ale to jest też, panie rektorze, kawał pracy, kawał dobrej roboty, która została wykonana, czyli modyfikacja toku kształcenia, stawianie na kierunki przyszłościowe, zmiana programów kształcenia, dostosowywanie tego wszystkiego do potrzeb rynku, do Doliny Lotniczej, do firm, które tutaj pojawiają się coraz gęściej, coraz częściej, więc ta reakcja właśnie wynika z tego, że są firmy, są zakłady pracy, a jednocześnie są absolwenci, którzy są pod te konkretne firmy, konkretne zagadnienia kształceni. Więc tutaj sytuacja staje się banalnie prosta. To nie absolwent szuka pracy, to praca szuka absolwenta. No, pewnie tak jest, no ale to nie tylko Dolina Lotnicza. Chciałbym podkreślić, że w bardzo wielu zakresach mamy sukcesy. Mówiłem o tym w moim przemówieniu inauguracyjnym, które z tego, co wiem, Radio Centrum transmitowało. Przepraszam, że było trochę długie, ale uznałem, że w ostatnim roku mojej kadencji rektorskiej muszę pewne konkrety przedstawić, stąd też tak to wyszło, ale społeczność może w tym dokumencie zapoznać się skrótowo z tym, co się działo w ostatnich latach, a jeżeli jest ktoś zainteresowany konkretnie, to zachęcam do odwiedzenia strony BIP. Tam mamy sprawozdanie z realizacji strategii uczelni, gdzie liczbowo można sprawdzić bardzo wiele ciekawych danych w wielu obszarach, we wszystkich w zasadzie obszarach funkcjonowania uczelni. Radio to ten typ medium, które jest szybkie, ale które lubi newsy. Pan rektor raczył zauważyć ostatni rok mojej kadencji. Ja podpytam, panie rektorze, będzie się pan ubiegał o kolejną kadencję rektorską? Tak, zgodnie z prawem można pełnić funkcję rektora w Polsce przez 2 kadencje i ja będę się ubiegał o zaufanie społeczności akademickiej w kolejnej kadencji. Już niebawem rozpocznie się tu procedura funkcjonowania i zgodnie ze statutem, o ile pamiętam, do końca kwietnia nowy rektor będzie wybrany zgodnie z procedurą opisaną w statucie i będzie pełnił odpowiedzialność, będzie ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie uczelni w kolejnych 4 latach. Panie rektorze, ponieważ rozmawiamy w programie na żywo, ja wykorzystam ten moment. Poproszę o takie krótkie podsumowanie tych minionych lat, jeśli chodzi o kadencję, ale też spojrzenie w przyszłość, tak jak pan rektor mówił, jakie są pomysły na kolejną kadencję. Już nie patrzę na rok akademicki, ale właśnie na kolejne lata. Co chciałby pan realizować, jakie rzeczy chciałby pan osiągnąć? Więc ja myślę, że gdybyśmy podsumowali to, o czym mówiłem prawie 4 lata temu, to pewne obszary mogą się tutaj pojawić, o których już mówiliśmy. Czyli ja mówiłem, że będę inwestował w ludzi, więc ja nie przewracałem struktury i tak dalej uczelni. Były pewne ruchy drobne i ludzie się, myślę, że znajdują na swoich stanowiskach. Wydaliśmy pewne pieniądze własne, co się nie zdarzało, aby zwiększyć wynagrodzenie w uczelni. Drugim naszym problemem była kwestia już wtedy zmniejszającego się zainteresowania studiami i położyliśmy na to bardzo silny nacisk i cała społeczność, powtórzę, akademicka zaangażowała się w to, że udało nam się odbić, bo mieliśmy pewien dołek w 2021 roku, 2022, 2023 jest lepiej. Niedoskonale, ale lepiej. Potrzebujemy się utrzymywać na tym poziomie, bo wskaźnik dostępności, który kosztował nas bardzo wiele, nas wymusza. O, może dodam pewną informację dygresyjnie. Tuż przed wyborami, przed 2 tygodniami pojawiło się opracowanie ministerstwa, o ile powinny wzrastać subwencje dla poszczególnych uczelni, gdyby nie tak zwany korytarz, który mówi, że nie może ona wzrosnąć więcej niż 5% subwencji w roku poprzedniego. Więc nasza subwencja powinna wynosić 16%, a dostaliśmy 5%. Czyli my straciliśmy na tym tylko
w tym 23 roku 10 milionów. A przypomnę, że już w 2017 roku zmieniono algorytm, który nas bardzo wiele kosztował, a następnie w COVID-zie zamrożono. Czyli ja szacuję, że jesteśmy na reformie finansowania do tyłu, jak to się mówi kolokwialnie, proszę mi wybaczyć, nie wiem, z 80 milionów. Moglibyśmy za to wybudować budynek cyberbezpieczeństwa, informatyki, o który walczymy. Moglibyśmy za to wybudować. Pan wybaczy, panie rektor, że na momencik przerwę, ale to jest właśnie ciekawy wątek i warto naszym słuchaczom przypomnieć, bo nie wszyscy pamiętają tej historii dla nas nieodległej, dla niektórych już może bardzo, bardzo dawno to się działo, ale właśnie najpierw były programy unijne, najpierw wydziały dostawały całkiem solidne pieniądze w oparciu o programy unijne, żeby zwiększać ilość studentów, żeby ta dostępność kształcenia była większa, więc do granic możliwości przyjmowano ile się tylko da osób na poszczególne kierunki kształcenia, a potem z dnia na dzień uczelnia za to została ukarana, bo wprowadzono algorytmy i za to, że uczelnia zwiększyła ilość studentów, dostała mniej pieniędzy, bo nie spełniła warunków ministerialnych zapisanych w ustawie, więc nawet tutaj nie można mówić o kiju i marchewce, tylko to był taki solidny, porządny drąg, którym uczelnie dostały z dnia na dzień po głowie, nie były w stanie się do tego przystosować, bo ustawa nie dawała okresu przejściowego, nie dawała możliwości renegocjacji czy dyskusji na tym polu, tylko z dnia na dzień fundusze zostały obcięte, bo jest za duża ilość studentów w stosunku do kadry akademickiej. W uproszczeniu oczywiście. Tak było oczywiście i będziemy jeszcze ponosić tego konsekwencje przez kilka lat, a te uczelnie, które wówczas... do których powinni przepłynąć ci studenci i tak nie dają sobie rady, mają jeszcze mniej studentów. Mówimy o uczelniach państwowych. Tak. Z zakresu uczelni akademickich, nie mówię o tak zwanych państwowych, kiedyś państwowych szkołach zawodowych, które funkcjonują, tylko uczelniach akademickich i dzisiaj jest tak, że na jednego studenta te uczelnie dostają około 4 razy więcej niż my. Ale no, takie są uwarunkowania. Myślę, że będziemy to jakoś odrabiać. Mam nadzieję, że komuś nie przyjdzie do głowy jakaś kolejna radykalna reforma, bo może no, to się okazać, że znowu będzie problematyczna. My potrzebujemy jako szkolnictwo wyższe, jako nauka, cała ta sekcja w gospodarce, po prostu trochę więcej środków na funkcjonowanie i wtedy będziemy mogli się rozwijać, konkurować z uczelniami w Europie i na świecie. Tutaj można przywołać taki bardzo prosty przykład, który myśmy pokazywali naszym słuchaczom dosłownie kilka miesięcy, kiedy ta ustawa zaczęła działać, kiedy te algorytmy zostały już wprowadzone w życie. Biorąc dowolny kierunek Politechniki Rzeszowskiej, gdzie przed algorytmami było 5 chętnych na jedno miejsce i uczelnia o 100% zwiększyła ilość, żeby jak najwięcej tych osób zainteresowanych przyjąć na dany kierunek, ale mamy uczelnie, nie będę pokazywał palcem kierunków i nazwy uczelni, ale jest ich sporo nawet w naszym podkarpackim otoczeniu, gdzie ilość chętnych na dany kierunek wynosiła 12-14 osób i więcej ich nie było, bo nie było żadnego zainteresowania, kierunek był trzymany sztucznie i nagle okazuje się, że jest to kierunek elitarny, bo się idealnie wbił w algorytmy topowym, najlepszym kierunkiem, najlepiej dofinansowanym. Świat nie jest i nie będzie idealny. Nie jest i nie będzie idealny. Ale wracamy do pańskiego pytania. Właśnie, wizja i plany. Pewne podsumowanie. Kolejnym elementem było zadbanie o ewaluację, bo ewaluacja miała bardzo istotnie wpłynąć na funkcjonowanie. Później okazało się, że decyzją ministerstwa zostało to bardzo spłaszczone. Niemniej jednak bardzo intensywnie rozwinęła się u nas działalność naukowa w sensie publikacyjnym. Mamy bardzo wiele, bardzo dobrych publikacji, ale potrzebujemy więcej. Mamy tutaj zdefiniowane pewne kierunki, w których powinniśmy pójść dalej. I kwestia współpracy z przemysłem. Musimy być bardziej dostępni dla przemysłu, elastyczni. To się dzieje. Musimy też wypracowywać pewne obszary, w których jesteśmy wyjątkowi, innowacyjni. I takie obszary na każdym wydziale funkcjonują, ale takim, który jednoczy wszystkich, no jest kwestia wodoru. Zainwestowaliśmy we własne laboratorium badania spalania wodoru i tutaj będzie to otwarte dla każdego wydziału i tu jesteśmy unikalni nawet w skali europejskiej. Już mamy zapytania, już do nas przyjeżdżają firmy, które chcą zlecać pewne badania, więc to jest bardzo istotna rzecz.
przyszłość. Panie rektorze, to ja jeszcze na momencik do tej przeszłości wejdę w słowo, bo też warto wspomnieć, ile pracy zostało wykonane przez te minione 3 lata. Mam tu na myśli takie pojęcia, one brzmią górnolotnie. Ewaluacja, akredytacja poszczególnych kierunków wydziałów. Pan rektor osobiście odwiedzał poszczególne wydziały, organizował spotkania, żeby pokazać naukowcom, pracownikom naukowym, jak ważne są publikacje, jak ważna jest ilość punktów, które oni będą zdobywali, bo to były te rankingi i znowu to miało przełożenie na konkretne finansowanie z ministerstwa. I tutaj też trzeba było wykonać mnóstwo zmian, mnóstwo pracy, mnóstwo rozmów, żeby publikować tam, gdzie to jest opłacalne, żeby tych publikacji była odpowiednia ilość i to była też taka motywacja i tutaj cały sztab projektorski włożył w dużo wysiłku, żeby te punkty rankingowe z miesiąca na miesiąc ratować, podciągać i uczelnia, żeby pięła się w tej kategorii finansowej wyżej, najwyżej jak się tylko da. To ja nie będę sobie przypisywał zasług za to, że ktoś opublikował w renomowanym czasopiśmie artykuł za tak zwane 200 punktów, ponieważ to wynikało z talentu i umiejętności autorów, którzy przeprowadzili badania, a później napisali dobry artykuł. Naszym zadaniem było danie narzędzi dotyczących analizy efektywności pracy na potrzeby ewaluacji, choć pamiętajmy, że badania naukowe nie są dla ewaluacji. Badania naukowe są dla budowania nowej wiedzy. Ewaluacja jest pewnym narzędziem, który ma to mierzyć. Ono od lat jest niedoskonałe, teraz jest niedoskonałe i następne prawdopodobnie też będzie niedoskonałe. Niemniej, no my stworzyliśmy sami przy wykorzystaniu naszych pracowników informatyków i pracy administracji pewne narzędzie, gdzie udało się optymalizować i wyciągnąć ile można. Stąd też wszystkie dyscypliny, 13 dyscyplin, które mamy ewaluowanych, wszystkie mogą dzisiaj nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego. Dwie mają kategorię A. Oczywiście może być lepiej i wierzę, że w kolejnej ewaluacji będzie lepiej. Jak będzie ona wyglądać, nie wiem. Ja zawsze mówię, że nie wie nawet o tym, jak będzie wyglądać przyszła ewaluacja ten, który będzie podejmował decyzję o tym, jak będzie wyglądać. Bo to będzie przyszły minister, a kto nim będzie, tego nie wie nikt. Więc nawet on. Więc to jest ten czas. Jeżeli chodzi o przyszłość, to ja nie jestem... Nie mam natury rewolucjonisty, więc to, że gdyby społeczność uznała mnie za godnego pozostania na tym stanowisku, to nie będziemy wprowadzać rewolucyjnych zmian. Oczywiście widzimy pewne obszary, które należałoby próbować zmieniać, modyfikować, wzmacniać i będziemy to robić. Nie jest teraz czas, aby mówić o szczegółach. Mamy pewne zadania, które są dla nas istotne, inwestycyjne i one w tym moim przemówieniu zostały wymienione, więc nie będę teraz powtarzał. No musimy zdobywać na to środki. No uzyskaliśmy 20 milionów obligacji, które zostały nam przekazane w trakcie wystąpienia inauguracyjnego. Są to jednakże tak zwany miks obligacji. Część z nich jest dwuletnich, a część nawet dziesięcioletnich, czyli część z tych pieniędzy będzie dostępna dopiero w 2033 roku, więc jest to, umówmy się... No nie wiemy na jakich warunkach, jakiej wartości nie, tak naprawdę. Nie, tak, znaczy my wiemy jakiej wartości są te obligacje, tylko wiemy kiedy można je wykupić, więc no żeby je spieniężyć, to ten czas. Ale okej, dobra, mamy, to jest też to, o czym mówiłem. Następcy będą mieli pewne środki, które będą mogli wykorzystać zgodnie z tym, jak uczelnia powinna się rozwijać w przyszłości, więc no, w ten sposób to wygląda. No ale będziemy jeździć. Proszę Państwa, ja niejednokrotnie jeździłem i rozmawiałem z panem ministrem, bo ja miałem za tej kadencji dwóch ministrów, panem ministrem Murckiem, rozmawiałem z panem ministrem Czarnkiem. Wiele rzeczy udało nam się dzięki tej współpracy, rozmowom zorganizować dla uczelni. Więc no, my jesteśmy instytucją apolityczną, funkcjonujemy w obrębie nauki szkolnictwa wyższego i tutaj nowy rząd, jaki się pojawi za chwilę, na pewno będzie nas wspierał na tyle, ile,
go przekonamy. Bo niestety to wszystko wygląda w ten sposób, że każdy rektor pielgrzymuje, w cudzysłowie, do ministerstwa i próbuje przekonać ministra: panie ministrze, mamy tutaj taką rzecz do zrobienia no ten lobbying jest tutaj niezwykle istotny. Tak było zawsze. To nie jest tak, że tak było w zeszłym roku, 10 lat temu tak było. Tak było zawsze, jeżeli się udało przekonać ministra. Dlatego staramy się przygotować jak najlepsze projekty i w wielu miejscach nam się udaje. To ja tak wizjonersko, zakładając, że porozmawiamy również za 4-5 lat, panie rektorze. No za 5 lat. I zadałbym pytanie, z czego jest pan zadowolony, to teraz tak trochę powróżmy, z czego byłby pan zadowolony w takim telegraficznym skrócie, że udało się zrealizować, że udało się przeprowadzić pewne procesy, bo była wizja, był pomysł i fajnie wyszło. Znaczy, z czego ja jestem zadowolony? Z ludzi, którzy mnie otaczają, ponieważ każdy z nich, a jest, to są dziesiątki ludzi, czy to z administracji, czy z wydziałów, czy z działu gospodarczego, który ja tam podpinam pod administrację, to są ludzie, którzy się angażują, zaangażowani. Naprawdę czasem jestem zbudowany, że przy jakiejś tam, mówiliśmy o tym, marnej pensji, ktoś zostaje, robi, bo uznaje, że to trzeba. Ludzie są, muszę powiedzieć, tak w wielu miejscach związani z uczelnią sercem, nie tylko jakimś rozumem. Może czasem wbrew rzeczywistości, no ale tak jest. I za to tym wszystkim ludziom bardzo serdecznie dziękuję. Panie rektorze, no nieuchronnie zbłagamy, bo zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. O reszcie, jeżeli chodzi o przyszłość, będziemy rozmawiać w nieodległej przyszłości. Zbliża się czas egzaminów maturalnych, zbliża się czas egzaminów ósmoklasisty. To dwie bardzo ważne decyzje dla młodego człowieka. Najpierw jaką szkołę średnią wybrać, a później jaką uczelnię, jaki kierunek. Ja też wykorzystam, że rozmawiamy dziś z szefem uczelni technicznej. Takie podstawowe atuty uczelni, które powinny zachęcić młodego człowieka: złóż aplikuj w Politechnikę Rzeszowską. Ja uważam, że myślenie o swojej przyszłości. Mówię, i to jest potwierdzone, zawód inżyniera daje dobre perspektywy funkcjonowania. Może to zabrzmi górnolotnie, ale podejmując decyzję o studiach, młody człowiek podejmuje decyzję o tym, jak będzie wyglądać życie jego i jego dzieci. A Politechnika Rzeszowska, uważam, daje możliwość dobrego życia także później, realizując się w wielu zawodach, które można zdobyć na Politechnice Rzeszowskiej. Proszę państwa, też z drugiej strony wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ktoś na przykład podjął w liceum decyzję, że będzie studiował na kierunku niekoniecznie technicznym, czyli z rozszerzoną fizyką, to nie jest tak, że u nas nie da się uzupełnić pewnych zaległości, bo to też nie jest tak. Chciałbym tutaj obalić te przekonania, że my tutaj bombardujemy i robimy nie wiadomo jakie zajęcia. Wielu, naprawdę wielu, którzy ukończyło liceum humanistyczne, dało sobie radę i zdobyło zawód inżyniera. Więc wybierajcie, szanowni państwo, oczywiście zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, ale też myślcie o te kilkanaście kroków do przodu. I wracamy, panie rektorze, do początku naszej rozmowy. Jakie słowa chciałby pan skierować do całej społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej i również czego chciałby pan życzyć i sobie, i uczelni w nowym 73. już roku akademickim? Chciałbym podziękować za pracę, zaangażowanie wszystkim członkom społeczności akademickiej i wszyscy widzimy, że ta praca, zaangażowanie przynosi efekty. Chciałbym podziękować za to, że ci oddani ludzie poświęcają się bardzo często dla naszej uczelni i chciałbym, żebyśmy popatrzyli w przyszłość optymistycznie, niezależnie od tego, trochę dzisiaj żeśmy zbyt czarno chyba mówili, ale jakie jest otoczenie, ponieważ zawsze dzięki pracy, zaangażowaniu będziemy te pewne rzeczy redukować. Mamy plany funkcjonowania nierewolucyjne. Chcemy być
dobrą uczelnią, kształcącą dobrych absolwentów, robiącą dobre badania naukowe, współpracującą z przemysłem, zgodnie z naszym zadaniem, że my mamy podpowiadać rozwiązania, które przemysł będzie wdrażał. Niech to będzie dobry rok dla nas wszystkich i życzę Państwu zdrowia. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, budujemy przyszłość, a ja bardzo dziękuję magnificencjo rektorze za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej, był gościem magazynu w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.